panie Dariuszu, powód do Zielonej Góry? Można powiedzieć po latach, jak smakuje zwycięstwo w Zielonej Górze? Zwycięstwo smakuje bardzo dobrze. Każde zwycięstwo, obojętnie czy to jest w Zielonej Górze, czy w jakimś innym mieście, jestem zadowolony z tego, że wygraliśmy. A co mógłby pan powiedzieć o dzisiejszym meczu? No niesamowita końcówka i udało wam się wygrać. Myślę, że widowisko mogło się podobać kibicom, tym bardziej, że doszło do dogrywki. Mecz był na dosyć niezłym poziomie, ale cieszę się z tego, że wygraliśmy i że wyciągnęliśmy z tym 2 punkty. A co przeważyło szale zwycięstwa na waszą stronę? Ciężko mi jest teraz powiedzieć, bo było dużo adrenaliny, dużo emocji i tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co tak naprawdę zaważyło o tym, że wygraliśmy. Na pewno na początku kiepsko zaczęliśmy i pozwoliliśmy Zastalowi się rozkręcić i na to nie możemy pozwalać w następnych meczach. Musimy nad tym pracować, żeby trzymać obronę i atak w rydzach przez cały mecz. No właśnie, z czego wynikało to, że oba zespoły zagrały w tym meczu tak nierówno? Oba zespoły mają po 2 wygrane kwarty w tym meczu i to 2 wygrane kwarty wysoko. No tak, tak właśnie wyglądał mecz, ale czasami jest w koszykówce tak właśnie, że wynik się zmienia co sekundę i ciężko powiedzieć, który zespół wygra. I myślę, że takie widowiska są najlepsze i po to przychodzą ludzie właśnie na koszykówkę, żeby oglądać takie widowiska, a nie gdzie jeden zespół wygrywa i piłka praktycznie wpada tylko do jednego kosza. Dziękuję.